Zrobiłam to drugi rok z rzędu. Jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz, jestem Ewa, a to kanał Rejskie Rozmowy. Cześć, witajcie. Ale się cieszę. Wracamy i to z jakim hitem? Begoniowa era naszła. Tak, się cieszę na tą paczkę. Zresztą widzieliście na wstępie, bo stwierdziłam, że muszę wam to pokazać. Jedno pudło i drugie pudło. Dwa pudła wygoń, a to, które tu widzieliście, jest mniejsze. Rośliny zakupione stacjonarnie u naszej bielskiej begoniary. I są wszystkie przepiękne. Z tego trochę zerknęłam, bo nie omieszkałam zajrzeć i podpatrzeć, co tam się znalazło. Piłam kilka chojek. Ale jeszcze więcej dostałam. Po prostu to jest hit. Ale jak te rośliny są takie cudowne i rozmnażają się prawie ze wszystkiego. Co prawda świat begoniowy jest bardzo niezgłębiony i takich informacji, żeby znaleźć, czy daną begonię rozmnażać z liścia, z pędówki, a może z sadzonki szczytowej, takich informacji za bardzo nie ma, więc jest tu jakieś pole do popisu. Może się tym zajmę spisywaniem. Ale jeszcze słowem wyjaśnienia, dlaczego znowu była przerwa. To jest ona spowodowana projektem, który miał dojść do skutku lipiec-sierpień. Jakby już wiadomo, że to się nie stanie i czekam na wiosnę. W międzyczasie zdążyłam nagrać 3 filmy. No a usuwanie tych fragmentów, których tłumaczę co i jak z tych filmów, wydaje mi się bez sensu i zbyt czasochłonną pracą, bo tam niewiele by zostało. Trochę przesadzenia roślin, no ale bez żadnego tematu pobocznego to myślę, że nie jest to aż tak ciekawe. Więc tym sposobem straciłam filmy, a później motywację do robienia czegokolwiek, bo no... Sama bardzo nie lubię, jak ktoś na YouTubie opowiada o tajemniczym projekcie, a potem nic nie mówi. No ale co? No, no życie. Ale myślę, że tamte fragmenty skleję w jeden film z takim wyjaśnieniem i podsumowaniem. Ale tymczasem po drodze mamy zimę. No i zawsze by się trochę roślin znalazło. Więc mam pegonki. I mam na nie też taki plan, żeby porozmieszczać je po witrynach i uzupełnić takie miejsca, w których mam jakąś roślinę, ale na przykład liście opadły, czy są jakieś braki. Bo tutaj widać taką czarną lukę w witrynce. Więc tam na przykład jakaś taka kolorowa begonka, żeby ożywić wszystko i nadać kolorów. W życiu raczej trzymam się neutralnych barw. Czarny t-shirt to podstawa mojego życia. A w sumie tak ostatnio w roślinach może trochę więcej koloru. No i są te begonki, które w dużej części są różowe. Tutaj. I jestem trochę przygotowana do tego filmu, bo porobiłam sobie etykietki. Chyba ze wszystkimi begoniami, które dostałam i kupiłam. Jest tu też jeden pieprz. Na niego się mega cieszę, bo idzie z kilku stożków wzrostu, a jest przepiękny, jest ciemny. Na, 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 na. Także begonki są opisane i teraz będę próbować tylko je dopasować do tego, co widzę z nazwą. I mam tu oczywiście też laptopa, bo ja jeszcze nu. Jakby te nazwy wszystkie kojarzę, ale tylko kilka jestem w stanie dopasować. Pokazałam wam tą różową, ale nie od niej zaczniemy, bo jej nazwy jeszcze nie znam. Za to tutaj jest piękna begonia gryfon. I jej się nauczyłam, bo rzuciła mi się w miarę oczy. I dostałam ją też w takiej szklaneczce, która wygląda jak taka czarka turecka do picia kawy. Czak! I też wszystkie te begonie są we fluwalu, więc dodatkowa radość, bo będę w końcu miała okazję przetestować ten magiczny fluwal. Co prawda raczej zdecyduję się na mix z perlitem, bo wolę takie różniejsze z podłoża. No ale begonie w końcu lubię wilgotno. Więc taki czysty fluwal może być dla nich fajny właśnie do ukorzeniania. Wiesz, z tego co Dorota mówiła, to zazwyczaj jednak szczyt begonii, które jeszcze nie ukorzeniała, wsadza do muchu. Tak więc begonie gryfon. Ona jest tu już ładnie ukorzeniona, ale jeszcze bym ją tu na razie zostawiła. Chciałabym, żeby się najpierw oswoiła z nowym domem,
a później dopiero zmienię im podłoże. Chociaż część z nich, tu jest jeszcze duży taki doniczka albo taki naparsty. No są w nich takich malutkich, a jednak begonia i wilgoć lubi wilgotno, a takie małe doniczki. Dowiaduję się dużo nowych informacji, bo te dwie begonie, które posiadam, czyli begonia Boomer i begonia Silver Jewel, są bardzo proste. Boomer to całkowicie jakby na lato wyrzucam ją na balkon, a to jest południowy balkon. Co prawda nie stoi bezpośrednio w słońcu, tylko na balkonie, na parapecie, więc jest trochę osłonięta. Ale no styl, to jest południowy parapet, nie? Wszystko tam wytrzymuje, a begonia Boomer daje radę. W związku z tym, że jest na balkonie, a są tam też, były już pomidory i ogórki, no to tam rośliny czasem nie dostają wody, bo jak idę z takim bajaczkiem 5-litrowym czy 2, jak braknie wody, no to jednak podlewane są najpierw uprawy, pomidory, ogórki, a to co zostanie rozdzielam na... Przepiękne jest to, bo... Nie wiem, czy to uszkodzenie, chyba tak, ale tutaj taka fenestracja wewnętrzna. Tu u góry. Słodko, bo tutaj to dziura. No, tam to też dziura. To najpierw sobie je przyjrzymy, a później myślę, że zaczniemy je ustawiać w witrynce. I tutaj też coś, co znam. Bo jest hoja oxalis. Begonia. Amphiox. To ta. O tych dzikich kolorach. To są kieliszki chyba takie 40 ml. I cała ta roślina w tym jednym. Tylko tutaj tak słowem wyjaśnię, że Dorotka posiada 7 akwariów, w których ja uprawia, więc one nie potrzebują aż takiej ilości wilgotności w podłożu. Z tego by mi się przydał paliczek i dzisiaj jestem bardzo przygotowana, bo mam tutaj od razu paliczki. I czy ja bym chciała przesadzić? Doniczki to ja sobie same takie duże przygotowałam. Jak nie wiadomo co. Te rośliny w kieliszkach podpinam, a w międzyczasie właśnie nadal zastanawiam się nad tym przesadzaniem. No, w zasadzie mam kubeczki 200 ml, które są takim odpowiednikiem mniejszej doniczki. Ja jeszcze raz zbliżenie na te liście. Cudne. Amphioxus z etykietką, bo z loma hojami popełniłam ten błąd, że zostawiłam etykietki od sprzedającej, które były drukowane na etykiecie, tej etykietarce termicznej. No i w witrynie pod wpływem ciepła i wilgotności wyblakły. W moich witrynach nie jest aż tak wilgotno. Ja jestem około 75%, ale no u Dorotki one miały 100% wilgotności w powietrzu. I bardzo się obawiam. Tylko problem też w tym, że co prawda w piwnicy mam podłoże takie uniwersalne, ale ostatnio bardzo polubiłam się z kokosem, podłożem kokosowym. Dłużej trzyma wilgotność, no i jednak trochę bardziej ekologiczny. Tutaj cudak, taki z włoskami. I ten wydaje mi się, że jest niezidentyfikowany. Tutaj begonka, wyglądająca jak ta Maja, ale posiadająca dużo większą ilość nakropień. No piękna, przyznajcie, że piękna, przepiękna. Negrosens i chlorasta. A to właśnie chyba będzie ta tutaj przede mną. Begonia prismatocarpa. Begonia Cleopatrae. To by mogła być ewentualnie ta. Ale wydaje mi się, że do tego opisu mam jeszcze jedną. I hoja Serra tipetala. Włos? Zobaczmy, czy coś tu jeszcze jest. O! Pieprz Batman, taki ciemny. A tutaj na górze tyle stożku wzrostu. Z trzech miejsc rośnie. Perisantes. Perisantes. Większość tych nazw. O. A tu sobie też do któregoś filmiku przygotowałam. To teraz taki przerywnik poprawiający humor. Jak już odeszliśmy od begonek do pieprza, to zobaczcie, co tu się dzieje. Kiła i mogiła. I co najlepsze, zrobiłam to drugi rok z rzędu. Ta hoja nie lubi bezpośredniego słońca. A ja drugi rok z rzędu wystawiam ją wiosną na balkon. To może mam południowy balkon.
i łudzę się, że to przecież takie wczesne promienie wiosenne. Jednak nie. Ona zdecydowanie mówi nie. W zeszłym roku doprowadziłam ją do tego, że chyba został tylko jeden liść. W tym roku jest lepiej, bo mamy tutaj 4, 5, 6 liści, które zostało. Ale nie zmienia to faktu, że kolejne 6 i pewnie jeszcze kilka już wyciągnęłam z tej doniczki. Odeszło. To już widzieliście otwieranie, ale... Taka profeska w pakowaniu. Dobra, tutaj jeszcze nie znam, ale znam to. To jest ten mały brat Montgomery. Little brother Montgomery. Jest piękna, tylko taka wyciągnięta. Ale mam super pomysł na wkomponowanie jej w witrynkę. Bordowy liść. Bordowa obwódka, bordowy środek liścia i srebrzysta reszta. Lekko mi oklapła. Nie wiem, czy przez jej kształt, bo jest taka nieporęczna, czy przez to, że po prostu lubi wysoką wilgotność powietrza. Ale z tego, co Dorota mówiła, to te begonie wszystkie można by uprawiać tak na wolności, ale ja się tego nie podejmuję. W ogóle te etykietki to jest pokrywka po pudełku na buty. Tutaj są napisy. Ale skończyły mi się etykietki. Aha, bardzo chciałam opisać te begonie, żeby było to już z głowy. I no, o pochojach to ja mam dość. Ja mam dość takich nieopisanych. I tutaj będzie burki. Burkili Silver Edge. Jest to jedna z begonek, które świadomie zakupiłam. No, przecudna. Widać, że te plamki na liściach chcą się tak srebrzyć. Są przepiękne. I jeszcze tutaj ten najnowszy liść. Pewnie od światła zaczął się wybarwiać i brzegi robią się takie bordowe, nawet lepiej to widać po zewnętrznej stronie, spodniej stronie liścia, ale niestety nie wiem. Nie wiem, kim ona jest. To też jest przepiękna begonia. Zobaczcie na te ciekawe liście. Wow, 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 wow. I to wydaje mi się, że to będzie to, co podpisałam tutaj, czyli Kleopatra. Jeżeli jesteś begoniarą, to ja bardzo chętnie usłyszę porady czy informacje o tym, że którąś begonię źle podpisałam, bo to jak najbardziej może się zdarzyć. Kleopatra idzie na bok, a my tutaj losujemy. O, dobra, pudełko. To też jest śliczna begonia. Jakby wszystkie nie były prześliczne. A czy to są dwie różne? Jedna jest bardziej wybarwiona, tak na pomarańczowo. Jest to begonia Lima Love, taka limonkowa, ale ta jedna jest taka bardziej pomarańczowa. Możliwe, że to po prostu od ilości światła, które na nią padało. Dobra, nie pokazuję wam tych etykietek, bo one są brzydkie i trochę nieczytelne. Te, które dostały od Doroty pudełka zamykane, zostawiam tam, bo... Boję się ich tak zostawić na wolność. O, to jedyne co wygląda jak bardzo wytrzymała begonia, która jak widać też mega szybko rośnie. I tutaj niestety chyba nie mam do niej opisu. Także przyjmę pomoc w sprawie tej begonii. Nie mam pojęcia. Bo żadna z nazw, którą zbierałam u Dorotki, wygooglowałam sobie wszystkie nazwy, które Dorota mi podesłała i wydaje mi się, że tej hoi wśród tych nazw nie było, więc nie mam jej nazwy. Bordowe tyły liści z przodu, też takie bordo, ale takie bardziej wchodzące w brąz. Wow. O, to jest w kokosie i dosłownie stoi z wodą na dnie. Tak też ją zostawię, ona sobie tutaj tak delikatnie dotyka tym wewnętrznym kubeczkiem tej wody. Zobaczcie, ona tu rusza na każdym węźle, a nawet szczyt nie został ucięty. Magiczne są te begonie. I co tu jeszcze? To może to będzie burki? Czy jest to samo? I to? Powiedziałabym, że tak, ale... Begoniary, pomóżcie! Zostańmy przy tej wersji. O nie! Ja je teraz otworzyłam i nie jestem w stanie ich zamknąć. Może nie powinnam ich zajmować? Ale one są w mchu, a mech u mnie wysycha zbyt szybko. Futerko kotków. To na razie zostawiam to w
ten sposób, co by poudawać, że tak, tak, ja tu ogarniam, ja wiem, co to jest. Przed sobą mamy 4 wagonie i 4 etykietki, także bardzo pozytywnie. Prima to skarb. Obstawiam, że to jest prima to skarb. Prima to skarb. Dalej mam Serratipetala. Serratipetala. To tu się jeszcze zastanowię, ale jest jeszcze Negrosensis chlorostata i to będzie ta. Mam 2 sudoneczki. Przepiękne. Cudne, cudne to jest. I to jestem prawie że pewna, że to jest ta wygonia. A później Serratopetalata i Quadrilata Nimbasensis. No i szok i zdziwienie, bo ten opis pasuje do tej hoi, do tej begonii. Prawda, ona na zdjęciach ma większe unerwienia. Na razie ją tak podpiszmy. W ogóle jaki pomysł trzeba dawać, żeby kubeczek zamknąć do góry nudem. Serratipetala wygląda jak ta. Tylko że ta begonia w internecie ma dużo ciemniejsze liście. To będzie ono. Prismatokarpa jeszcze mi tu została. To tej chyba jednak nie mam. Mogłam coś pomieszać. Ale muszę zlokalizować tą hoję. Tą begonię. Taką. I taką zielono-bordową. Także bardzo przyjmę pomoc, wsparcie. Dla początkującej begoniary. Bo myślę, że to nie będzie koniec. W tym odcinku to już będzie wszystko. A w następnym zajmiemy się aranżacją witrynek. Także błąd dzwoneczek. Daj łapkę w górę i do następnego. Na razie!